Jest rok 1977. Na ekrany kin wchodzi Człowiek z marmuru Andrzeja Wajdy z panią Krystyną w roli głównej, ale też Gwiezdne wojny, czwarty epizod i Bliskie spotkania trzeciego stopnia Spielberga. Z oficjalną wizytą do Polski przylatuje prezydent Stanów Zjednoczonych Jimmy Carter, podejmowany w Polsce przez pierwszego sekretarza KCPZPR Edwarda Gierka. Dominik Skórzak ląduje w Trypolisie w Afryce. Ja doskonale pamiętam czas Kaddafiego, bo spędziłem w Libii w czasie jego świetności w zasadzie 8 lat jako dziecko, ale te czasy się pamięta. To było dzieciństwo, które było wypełnione przekazem telewizyjnym libijskiej telewizji. When the greatest power on earth, the United States, has, or many its senior officials have declared that they would like to see you finished. Nitumie fursa hii kuwashukuru sana Watanzania wenzangu kwa kuniamini na kunichagua kwa kura nyingi. W ostatnią niedzielę były wybory w Tanzanii na drugą kadencję z dużą przewagą 84%. Został wybrany prezydent John Magnuli. No i pierwszą rzeczą, którą zrobił, było zamknięcie do więzienia wszystkich liderów opozycyjnych partii, które mówiły, że sfałszował wybory. Kaddafi był jednym z najbardziej charyzmatycznych przywódców świata w tamtym czasie. Był dyktatorem, który naprawdę zrewolucjonizował Libię. Tą dyktaturę było czuć, aż ciarki chodziły po plecach, i nie chcę tu wychodzić na adwokata Kaddafiego, bo nim nie jestem. Pamiętam takie sytuacje, jak koledzy, którzy przyjeżdżali do szkoły, mieszkali na terenie uniwersytetu w Trypolisie i zaczęły się jakieś zamieszki i delikatne bunty studentów. Pewnego dnia moi koledzy przyjechali do szkoły i powiedzieli mi, mieliśmy wtedy po 10 lat, że jechali do szkoły i widzieli na latarniach wiszących studentów. Tak, to była dyktatura. Ale nie można zapomnieć też o tym, że ten Kaddafi zmienił kraj. Kaddafi zrobił przewrót w 1969 roku i wtedy analfabetyzm to był jakieś 90 parę procent. Libia nie umiała czytać, pisać. To był jeden z najbiedniejszych krajów świata. I w momencie, kiedy ja ląduję tam, jest 77 rok, czyli mija zaledwie 8 lat od przewrotu, pułkownik Kaddafi już zdążył przeobrazić kraj w kraj dosyć bogaty, dostatni, gdzie każdy może mieć samochód od ręki, bo państwo płaci mu połowę, gdzie nie płaci się za prąd, dlatego że funduje to Kaddafi. No więc Afryka ma problem z demokracją, ale z czego to wynika? Czy to wynika z tego powodu, że
Afrykańczycy nie dorośli do demokracji, albo że demokracja się tam nie sprawdza. Moim zdaniem jest to wniosek nieuprawniony. Libia za czasów Kaddafiego była, jak to przy wszystkich dyktaturach bywa, była naprawdę super bezpiecznym krajem. Była państwem policyjnym, więc nic w tym dziwnego. Ale faktycznie w Libii można było się czuć super bezpiecznie, co dzisiaj brzmi jak jakiś absurd. Kolonizatorzy zostawili Afrykę podzieloną. Podzieloną, ale nie w taki bezpieczny sposób etniczny, mniej więcej jak mamy podzieloną Europę, tylko podzieloną według cyrkla i linijki, tak jak sami wcześniej sobie tą Afrykę podzielili. Wiadomo, że jak się robi demokratyczne wybory, no to większość wybiera władzę. A jeżeli w jednym państwie są rozmaite plemiona, jedno liczy milion mieszkańców, inne 100 tysięcy, no to wiadomo, że ci, którzy mają milion, to wygrają wybory, a ci, którzy mają 100 tysięcy, to nigdy tych wyborów nie wygrają. Była to może dyktatura zbyt krwawa, bo Gambijczycy są generalnie pokojowo nastawionym narodem, ale no dyktatura. No, dyktatura, jak ktoś rządzi od 1994 do 2016 roku, no to znaczy, że raczej nie wygrywa wyborów w uczciwy sposób. Yaya Jammeh chyba uwierzył we własną propagandę, że jest tak kochany i tak wspaniały i po prostu przegapił sprawę w 2016 roku, przegrał wybory. Nie chciał oddać władzy. Znaczy najpierw chciał, potem nie chciał. Wszyscy się bali, że Gambia utopi się do krwi, no bo dyktator będzie walczył do samego końca. Na szczęście tak się nie stało. Ani Gambijczycy nie mieli żądzy mordu, nie chcieli rewanżu na dyktatorze, nie chcieli go powiesić czy rozstrzelać. Ani Yahya Jammeh nie chciał, nie miał w sobie może takiej woli, żeby wysłać wojsko na ulicę, a może nie był pewny, czy to wojsko na pewno zareaguje tak, jak on by chciał. W każdym razie Adama Barrow, który wygrał wybory w 2016 roku, po jakby groźbie interwencji Unii Zachodnioafrykańskiej, czy takiego stowarzyszenia państw z zachodniej Afryki, objął władzę. Gambijczycy mówili mi, zanim już dochodził do końca, do kresu swoich możliwości dyktatury, mówili mi, ale szkoda, że jego nie będzie, bo on był taki śmieszny, ale też ma na sumieniu tysiące ludzi, których zabił po prostu jako swoich oponentów politycznych. Czas dyktatorów w Afryce to czas mroczny, ale też czas postępu. Niestety nie możemy być czarno-biali w tym temacie i nie możemy powiedzieć, że wszyscy dyktatorzy, którzy w czasach pokolonialnych zajęli się swoimi krajami w sposób bardzo brutalny i zdecydowany, nie zrobili nic dla tych krajów dobrego.
Mało tego, powiedziałbym, że w wielu przypadkach te twarde dyktatury były korzystniejsze, i to o wiele korzystniejsze, niż by miał zapanować taki ustrój demokratyczny, jaki znamy w tej chwili z naszych telewizorów. Africa is getting worse. It could be me, it could be you, but we just don't know who next. I wanna know what's happening in Libya. Są oczywiście takie potwory w historii najnowszej Afryki, jak Idi Amin, ludożerca, który był po prostu tępym, niewykształconym żołdakiem, ale zdobył władzę w Ugandzie i krwawo ją sprawował do 79 roku, kiedy wypowiedział wojnę Tanzanii i Tanzania po prostu go zrzuciła z tego tronu. Africa, Africa must unite. What's the fuss, what's the fuss, what's the fight? How do you feel when you cheer another man? Potworny bandzior. Bandzior, który o dziwo został wypromowany na oficera armii rękami Anglików. I to jest, to nie jest tajemnica. On nie umiał czytać. Skończył 4 klasy. Został oficerem armii i później sięgnął po władzę najwyższą, w rezultacie po władzę absolutną. Był śmieszny i straszny. Jako że był bokserem, potrafił wyzwać na przykład królową brytyjską na pojedynek, po czym uznał, że wygrał, bo królowa nie stawiła się. Jego panowanie to zaledwie 8 lat, ale bardzo trudne 8 lat dla Ugandy. Dlatego, że śmierć poniosło w wyniku jego rządów 800 tysięcy ludzi. Czy tak zawsze musi być? Czy zawsze musi być tak, że Afrykańczycy będą dążyć do dyktatury i nie będą potrafili przeprowadzić wolnych wyborów? No nie. To nie jest tak, że Afrykańczycy są jakoś genetycznie inni od nas, czy że są trwale niezdolni do demokracji. To wymaga czasu, to wymaga ucierania się i oczywiście dopóki głównym politycznym paliwem będzie nacjonalizm i zdobycie władzy dla swojego plemienia, czy dla swojej grupy etnicznej będzie najważniejszą sprawą, a nie sprawa jakby dobrobytu wszystkich obywateli, no to będziemy mieli te problemy, ale to się powoli uciera. Co mają dyktatorzy afrykańscy w sobie? Oni naprawdę czują się ojcami narodu i państwa. Mam nadzieję, że za 50 lat Afryka będzie bogatym kontynentem z władzą, która jest z wyboru obywateli, a nie z nadania czyjegoś, czy tak jak z nadania kolonizatorów, czy nie zdobywa władzy siłą podczas przewrotów wojskowych. Nie jest tak, że Afrykańczycy na to nie zasłużyli, czy nie potrafią tak rządzić. Ja usłyszałem ostatnio od Gambijczyka takie słowa i one coś mówią o tym, jak ludzie widzą dyktaturę i demokrację. Powiedział mi, wiesz, za Dżamecha była dyktatura, ale ja myślę, że my nie umiemy inaczej. My nie potrafimy demokracji. My nie wiemy, o co w niej chodzi. Demokracja tak. Zawsze. Oczywiście, że jest najlepsza, bo jest transparentna, otwarta, świeża i najlepsza. Nikt nie wymyślił nic lepszego i to wiemy. Ale
czy taka demokracja, jaka dociera do nas z naszych telewizorów, to jest recepta na warunki afrykańskie? To jest po prostu dziedzictwo tych lat kolonizacji i dziedzictwo bardzo złego podziału Afryki. Od lat w Afryce nie udaje się zbudować takiej porządnej demokracji z naszego punktu widzenia europejskiego. Tam potrzeba papy, gospodarza, który się cieszy z narodem, płacze z nim, przeżywa rozterki z tym narodem i dba o niego. I oczywiście uzurpuje sobie prawo do tego, żeby robić sobie z państwa swoje prywatne podwórko. Coś za to. To jest taki ustrój, w którym rząd może przegrać wybory i potem oddaje władzę. Od dawien dawna jest utarty ten stary model. Demokracja, wchodzimy, dajemy i uczymy. Niestety nie da się tego zrobić i przekonali się o tym Amerykanie wielokrotnie i z tych dobrych chęci, które są dla mnie i tak wątpliwe, ale załóżmy, że były dobre kiedyś tam na początku, z tych dobrych chęci zostały naprawdę wyświechtane hasła. Ta demokracja totalnie się nie sprawdza. I nawet w krajach, które nie mają dyktatur, w afrykańskich krajach, które tą demokrację mają wycenioną na co najmniej niezłą, i tak mamy pod spodem klanowość. Nie mamy jej czystej. Ona jest i tak przerobiona na potrzeby Afryki, bo demokracja nie jest tak uniwersalnym systemem, aż tak uniwersalnym, żeby sprawdził się w krajach afrykańskich. Nie zabijajcie mnie, nie odsuwajcie mnie od władzy. Zobaczycie, co będzie. Przyjdzie ISIS, przyjdzie Al-Kaida, przyjdą ludzie z Zachodu, rozdrapią kraj, kraj będzie płonął, nie będzie kraju.